Stary, daj sobie spokój, nie nadajesz się do tego. Stawiam stówę, że za miesiąc ten kanał będzie martwy. Komentarz zostawiony 13 lat temu. Po pierwsze, dedykuję ten komentarz wszystkim osobom, które czasem mają wątpliwości, czy aby na pewno warto wierzyć w siebie i w to, co się robi. I czy w ogóle powinniśmy? Mimo dziesiątek przeciwności, które przecież każdego z nas w życiu spotykają, podążać za tym dziwnym głosem dobiegającym gdzieś ze środka. Kochani, warto. A po drugie, chłopie, wisisz mi stówę. Niemal dokładnie 14 lat temu na YouTubie, miejscu wówczas egzotycznym i opustoszałym, pojawił się pierwszy film pod tytułem Przemyślenia niekrytego krytyka. Właśnie z tej okazji chciałbym dzisiaj obejrzeć razem z wami dość nietypowy, ale bardzo ekscytujący materiał, a mianowicie Wybory Miss z 1989 roku. Podejrzewam, że niektórych z was nie było jeszcze wtedy na świecie. Ale jeśli ktoś był, to niech koniecznie napisze, ile miał wtedy lat. Ja miałem całe 5. Byłem piękny i młody. A dzisiaj jestem już tylko piękny i młody. Kurna, dlatego wolę otwierać wódę. 14 lat minęło jak jeden dzień. Zapraszam. Jesteś fajna, bo jesteś idealna i jesteś tylko dla mnie. We mnie, że ciało się to dla mnie, ty sobie jesteś dla mnie i jesteś idealna. Już bujaj się jak fajnie. Sobie jesteś dla mnie, bo jesteś idealnie, bo jesteś idealnie, bo jak fajnie. Kochani, zanim wsiądziemy do DeLoreana doktora Browna i wrócimy do przeszłości, pozwólcie, że wyjaśnię jedną rzecz. Byłem w swoim życiu na wielu koloniach, zarówno jako wychowawca, ale także jako uczestnik. I pamiętam, że pod koniec lat 90. zmuszono mnie do wzięcia udziału w Wyborach Mistera, który to konkurs udało mi się jakimś dziwnym sposobem zwyciężyć, ale to chyba dlatego, że zawsze miałem bardziej gadane niż wyglądane. Nie mówię tego tylko dlatego, żeby się pochwalić zdecydowanie największym osiągnięciem w moim życiu, ale także dlatego, że z tego co pamiętam, ten kto zostawał misterem na koloniach dostawał taką oto piękną szarfę, zrobioną z papieru toaletowego. Pozwólcie. To, tak, 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 tak. Nie, nie, nie wiem, czy ja głupi jestem. No i oprócz takiej pięknej szarfy dostawało się również prawo do zasiadania w jury podczas wyborów Miss. Szukałem pudnia! Pudnia! I znalazłem dowód. Ten przystojniak w jeansowym komplecie z lumpa i czapką bulsów. To właśnie ja! Ja pierdolę. A to oznacza, że mam pełne prawo i wszelkie tytuły niezbędne do prowadzenia dzisiejszego odcinka. Obiecuję, że będę grzeczny dawać świnie na wybieg. To znaczy poprosimy szanowne panie. Let's go. Dobry wieczór państwu. Obczajcie to. Na czterech chłopa w kadrze. Czterech ma wąsa! Takie to były piękne czasy, kiedy każdy facet w tym kraju chciał wyglądać jak personifikacja artykułu 200 kodeksu karnego. Żartuję, mój wuja też nosił wąsy i bardzo je lubiłem. Chociaż trochę mnie gilgotały podczas dłuższych pocałunków. Dobry wieczór państwu, witamy bardzo serdecznie na koncercie finałowym
tegorocznego konkursu Miss Polonia 89. A witają Państwa Anna Wanda Głębocka i Marek Gajewski. W trakcie dzisiejszego uroczystego koncertu zostanie wybrana najpiękniejsza Polka 1989 roku. Żeby być precyzyjnym. W trakcie dzisiejszego uroczystego koncertu zostanie wybrana najpiękniejsza Polka spośród tych, które zgłosiły się do konkursu. Czy to nie jest dziwne? Jestem pewien, że w 89 roku były kobiety piękniejsze niż te. Na przykład moja mama. Mamo, jeśli teraz mnie widzisz i słyszysz, to znaczy, że wreszcie nauczyłaś się obsługiwać YouTube'a. Brawo! Żartuję, moja mama na pewno mogłaby być jedną z najpiękniejszych kobiet w 89 roku, ale nie najpiękniejszą. Najpiękniejszą był mój tata. Tato, jeśli mnie teraz widzisz i słyszysz, to pewnie jesteś teraz w piekle. No co, mój ojciec ma tam dom, to jest piękna wieś! Ja pierdolę. Ale drodzy Państwo, zanim to nastąpi, zanim dowiemy się, która z tych pięknych zostanie najpiękniejszą, o oficjalne otwarcie konkursu Miss Polonia 89 prosimy zastępcę redaktora naczelnego Ekspresu Wieczornego, redaktora Janusza Wasilewskiego. Panie, panowie, bardzo mi miło powitać Państwa w imieniu redakcji Ekspresu Wieczornego i Stowarzyszenia Przyjaciół tej gazety. Jest to czwarty, kolejny finał naszego konkursu, który odbywa się w Sopocie, tu w Operze Leśnej. Ale ja nie zamawiałem ziewania, tylko wieprzowinę po polsku do rzeczy. Jest to chyba scena szczęśliwa dla kreowanych tu królowych piękności. Monika Nowosadko, Miss Polonia 1987 w Londynie zdobyła czwarte miejsce i uzyskała tytuł trzeciej wicemiss świata. Dwa miesiące chyba później została pierwszą wicemiss Europy na konkursie piękności na Sycylii. Joanna Gapińska, Miss Polonia 1988 rok. W Meksyku zajęła również czwarte miejsce i uzyskała tytuł trzeciej wicemiss Uniwersum. W tym samym roku Róża Gołasiewicz, pierwsza wicemiss Polonia 1988 w Moskwie, na pierwszym międzynarodowym konkursie piękności pod nazwą Miss Czaru, również zdobyła czwarte miejsce. Jezu! Jak ona przetrawiła tyle nasienia? Przepraszam. Ale naprawdę tego nie wiem. Dziękujemy bardzo. Chcieliśmy, proszę Państwa, również powitać utytułowanych, znamienitych gości tegorocznego konkursu, a więc Miss Texas, Stephanie Kuen. Miss Litwy, Lucia Gruzdyte. Miss Leningradu, Swietłana Zagorodnikowa. Miss Polonia 1988, Joanna Gapińska. Drodzy Państwo, o tym, która z tych pięknych 16 dziewcząt zostanie tą najpiękniejszą, zadecyduje dziś szanowne jury, ale o tym, która z tych pięknych pań otrzyma tytuł Miss Publiczności, decydują oczywiście Państwo. My jesteśmy Państwo! Słuchajcie, mamy 16 kandydatek. Zabawmy się z nimi wspólnie. Obserwujcie, oceniajcie i po filmie albo podczas oglądania napiszcie w komentarzu, która z tych pań najbardziej zasługuje na taką wspaniałą szarfę. Bowiem każdy z widzów dziś w Operze Leśnej w Sopocie może wziąć udział w plebiscycie publiczności. Wystarczy tylko kupić kupon plebiscytowy. Kupon kosztuje tylko 200 zł. A wy narzekacie, że pomidory są drogie? Ludzie w 89 roku, żeby oddać głos na jedną z kandydatek, musieli wykartkować 200 zł. 200 zł. To przed denominacją wynosiło dokładnie...
Dwa grosze? Serio? Jakie to były piękne czasy! Powiedzcie mi, co dzisiaj można kupić za dwa grosze? Gryza cebuli? Dwa ziarna słonecznika? A? Porcję brudnym drutem za budą z kebabami? 89, wróć! Dowolna ilość kuponów jest dozwolona i proszę Państwa, wystarczy tylko wpisać numer swojej kandydatki, a więc tej, która według Państwa jest najsympatyczniejsza, najmilsza i oczywiście najładniejsza. Należy również wpisać swoje imię i nazwisko i naturalnie adres zamieszkania. A potem wystarczy już tylko wrzucić do skrzynek panów kolporterów, którzy właśnie chodzą wśród Państwa i zbierają te kupony. Proszę Państwa, losowanie zakończy się po przerwie, po pierwszej części naszego koncertu, a suma głosów oddanych dziś w Sopocie, jak również na półfinałach w Radomiu i koncercie promocyjnym w Kielcach, będzie decydowała o ostatecznym wyniku. Pani, która zdobędzie tytuł Miss Publiczności, otrzyma bardzo cenną nagrodę ufundowaną przez węgierską firmę Videoton, a również Państwo, którzy wezmą udział w tym plebiscycie publiczności, będą mogli wziąć udział również w losowaniu bardzo cennych i atrakcyjnych nagród. Ale o tych nagrodach wspomnimy troszkę później, bowiem teraz wypada już, abyśmy przedstawili Państwu szanowne, sprawiedliwe i nasze jury. Oto skład jurorów tegorocznego konkursu Miss Polonia 89. Przewodniczący jury Tadeusz Pluciński, aktor. Pana Tadeusza niestety nie ma już z nami, ale to był równy chłop. Po pierwsze dlatego, że był z EUDZ, to czas dla nas. A po drugie Tadeusz Pluciński to jest ten od... Zdejm kapelusz, motherfucker. Czytam Time i Epokę. Pijam tylko Ballantyne'a. Palę Winstony. Zdejm kapelusz. Monika Nowosadko, Miss Polonia 87. Konstanty Ciciszwili, reżyser. Marek Czudowski, artysta fotografik. Nina Terentiew, dziennikarka Telewizji Polskiej. Pamiętam, że parę ładnych lat temu odwiedził mnie pewien producent telewizyjnych programów rozrywkowych. Również serdecznie pozdrawiam. I ten przemiły skądinąd facet powiedział coś takiego. Maciek, słuchaj, ja nie mam czasu na pierdolenie. Przysłała mnie Nina Terentiew, masz tu walizkę z pieniędzmi i będziesz u nas prowadził program w stylu Rozmów w Toku. I ja wtedy zostałem z wami. To musi być prawdziwa miłość. Joanna Gapińska, Miss Polonia 88. Przedstawiciel Centralnej Komisji Konkursowej Edward Burchardt. Oraz rzecznik prasowy konkursu Miss Polonia Janusz Atlas. To trochę brzmi, jakby Kaczyński nie wiedział, z jakim kolejnym krajem się pokłócić. Janusz Atlas. Jest to język właśnie tego tatataństwa. Drodzy Państwo, jurorzy rozpoczynają swoją pracę. Państwo bacznie obserwują piękne dziewczęta. A prezentacji 16 najpiękniejszych Polek towarzyszyć dziś będą występy artystów estradowych, którym towarzyszy Big Band Orkiestry pod batutą Ireneusza Stamborskiego. Proszę Państwa, i za chwilę już pierwsza wykonawczyni naszego koncertu, piosenkarka, która w tym roku na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zdobyła nagrodę publiczności. Monika Borys. Oto przed Państwem Monika Borys. Uwielbiam Monikę Borys! Taka byłam płocha, słodka jak ciociosan, teraz nie poznaję się. Myśli mam nieskromne, oczy nieprzytomne, o nocy marzę w dzień. Taka byłam trusia, oczko u tatusia, teraz jestem młodym lwem. Życiem się upajam, łatwo się oswajam,
gdy czule gładzisz mnie. Co ty, królu złoty, gdzie jest taka druga love? Co ty, królu złoty, nas do Guinnessa wstaw? Co ty, królu złoty, ja dla ciebie zrobię bank. Co ty, jesteś mój numerek one. Autor tekstu Gypsy Kings, po polsku Jacek Cygan. A śpiewała pani Monika Borys, serdecznie pozdrawiamy. Ciebie płacę, czuję się jak facet, cała drapce w dzięki styl. Czasem chcę do mamy, w końcu mim tą damy, gdy czule mówisz mi. Co ty, królu złoty, gdzie jest taka druga lat? Co ty, królu złoty, na stogi nie zasta? Dla ciebie zrobię bank. Co ty, jesteś mój numerek one. O, jesteś mój numerek one. To jest polska Whitney Houstonka, Cemyt? A właściwie Whitney Houston jest tu, a pani Monika Borys jest tu. I nie mam wcale na myśli wysokości nad poziomem morza. Co ty? Jesteś mój numerek one, oh, jesteś mój numerek one, jesteś mój numerek. I w Rosze to sensacja. W roli głównej Sylvester Stallone. Te pościgi, te wybuchy. To sensacja. Chcieliśmy teraz przedstawić Państwu jury komplementarne, które przyzna tytuły Miss Gracja i Miss Elegancja. No, jak się w dupę będzie ruchało. Toyota, Keiti i Mai. Komputer, program wideo, Wolfgang Marol. Funaj, Manfred Mayer. Proszę Państwa, a za chwilę 16 najpiękniejszych Polek zaprezentuje się Państwu w sukniach własnego pomysłu. Tym razem poznają Państwo bliżej nasze piękne finalistki, bowiem będzie to prezentacja imienna. Bardzo prosimy. Who's like violence? Break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Aren't you wanna stand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my life. Words are very unnecessary. They can only do harm. Panie, panowie, osoby niezdecydowane, a także rozważające wszelkie dostępne opcje. Przed wami 16 najpiękniejszych Polek w całej historii 1989 roku. Creme de la creme, best of the best, topówka polskich masarni i klubów disco. Z numerem pierwszym przyjechała do nas. Beata Ostrowska, mam 19 lat, przyjechałam z Kielc. Bafangu Beatka, bafangu, szałowy hairstyle. Najmniejsza liczba pierwsza i potocznie kupa dwójeczka ma imię. Monika Pastuszak, mam 20 lat, przyjechałam z Warszawy. Moniczka co na siedząco siczka, brawa. Bynajmniej nie pierdzieląca 3 po 3. Kandydatka numer 3. Anna Kaczyńska, mam 21 lat, przyjechałam z Łodzi. Ugryzę się w język, bo więcej takiej fuchy nie dostanę. Dalej. Było tyle wesel i pogrzeb.
z numerem 4. Żaneta Katkowska, mam 22 lata, jestem szczecinianką. To dlatego mi tak krzywo rower jedzie, bo mi taka szprycha wypadła. Tego dnia Pan Bóg stworzył istoty latające i pływające. Numer 5 to... Małgorzata Kobylińska, mam 19 lat, przyjechałam z Warszawy. W skali od 1 do 10 jesteś 312 baby. Syks, 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 tylko bez dwóch syks. Szósteczka to... Mam lat 20, przyjechałam z Zamościa. Aniele, tak wiele dla Ciebie bym zrobił. 7 w reżyserii Davida Finchera nazywa się... Beata Buniowska, mam lat 19, mieszkam w Rzeszowie. Gdybyś była rzodkiewką, już dawno bym Cię wyrwał, Beata. Nieskończoność w pionie, czyli ósemeczka to... Agnieszka Angelo, mam 20 lat, reprezentuję Radom. Gdyby nie ten Radom, byłabyś chodzącym ideałem. Zagadka Inch Nails nazywa się... Aneta Kręglicka, mam 24 lata, mieszkam w Gdańsku. Wziąłbym Cię na Oppenheimera albo Barbie, ale do kina nie można z własnymi słodyczami. Debiutancka płyta Pearl Jam. Ten, czyli po polsku dyszka, ma na imię... Anna Oskierko, mam 19 lat i jestem ze Szczecina. Tata Ani musi być bokserem, bo ta dziewczyna to nokaut. Tym razem do jedenastki zamiast lewego podejdzie... Sylwiana Borucka, mam 20 lat, a moim miastem jest Poznań. Chciałbym Cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, siaba daba da. 12 było apostołów, ale ona jest jedna jedyna. Przed Państwem. Małgorzata Owierzalska. Mam 23 lat. 3 lata, przepraszam. I jestem młodzianką. Przepraszam, ale jak Cię widzę, to brakuje mi słów. Wcale nie pechowa, no i grała w chaosie. Dostała na imię. Magdalena Kopczyńska. Mam 21 lat. Reprezentuję Toruń. Muszę założyć gogle narciarskie, bo Twój blask mnie oślepia. 14. Ale na szczęście nie na torcie. Więc można wyrywać to... Joanna Wieczorek, mam 20 lat, przyjechałam z Częstochowy. Masz super nazwisko, a tak się składa, że ja też mam wolny wieczorek. 15, utwór Taylor Swift, ale także kandydatka numer 15. Anna Kluźniak, mam 19 lat, przyjechałam z Kielc. Będę Cię badał z tyłu i z przodu, Ania. And last but not least, mamy nadzieję, że nie zrobi siary, bo oto liczba atomowa siarki. Numer 16. Monika Łazowska, mam 21 lat, jestem z Kielc. Jakbym miał takie piękne zęby, to jadłbym tylko z otwartą buźką. Brawa, szanowni państwo, chyba trafiliśmy do nieba. Jeśli wszyscy już wrócili z kibelka, to możemy kontynuować. Proszę państwa, te piękne suknie, w których tańczyły nasze finalistki, zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę Justyna Fashion Studio. A dla przypomnienia, z numerem 1, Beata Ostrowska, 19 lat, przyjechała ze Skarżyska Kamiennej. Szatynka o brązowych oczach, uwielbia pizzę, lubi ubierać się nie w to, co najmodniejsze, ale w to, w czym jej jest najładniej. W 89 roku pani Beata nie ubierała się w to, w czym było jej najładniej, tylko w to, co było. Sweterek z peweksu. Karsoneczka z peweksu. Świeżo ściągnięta skóra z niedźwiedzia z peweksu. Jeśli ktoś nie kojarzy, co to były te całe peweksy. To był taki Amazon bez internetu. Z numerem 2 Monika Pastuszak. Lat 20, przyjechała z Warszawy. Wzrost 167 cm. Nie ocenia ludzi z wyglądu zewnętrznego. Uważa, że tylko wewnętrzne cechy są najistotniejsze. I dlatego Monika wzięła udział w konkursie, w którym wygląd liczy się najmniej, a najważniejsze są cechy wewnętrzne. Na przykład dobre serduszko albo długość jelit. Numerem 3 Anna Kaczyńska, 22 lata, pochodzi z Łodzi. Wzrost 167 cm. Nie chcę nic mówić, ale chcę. Pani Kaczyńska ma 167 cm wzrostu. Czyli dokładnie tyle, co Jarosław. Czy to przypadek? Nie sądzę, a korektę płci przeprowadził Niccolo Machiavelli. Dużo szczęścia w życiu, rozsądek, spokój, uśmiech, bycie sobą i wzniosłe uczucia to życiowe credo Anny Kaczyńskiej. Z
numerem 4 Żaneta Katkowska. 22 lata, ze Szczecina, wzrost 169 cm. Żaneta preferuje sport bez nałogów. Sport bez nałogów? I właśnie dlatego Żaneta w latach 90. nie kopała piłki dla reprezentacji Polski. Twierdzi, że dużo ruchu na świeżym powietrzu pozwoli utrzymać kondycję do późnej starości. Z numerem 5 Małgorzata Kobylińska, 19 lat, z Warszawy. Wzrost 172 cm. Maksyma życiowa Małgorzaty to być sobą... Nie dać satysfakcji wrogom! Nowy dzień szansę na wygraną wciąż powiększa. Molesta. Nie zatracić siebie w chaosie życia. Z numerem 6 Katarzyna Winniczuk, lat 20. Pochodzi z Zamościa, wzrost 172 cm. Na pytanie, co to jest miłość, odpowiedziała... Wypierdala z tego mieszkania. Ino mi szklać za nasze pieniądze. Z numerem 7 Beata Buniowska, 19 lat. Pochodzi z Rzeszowa, wzrost 170 cm. Beata przedkłada nad wszystko życie bez zakłamania, bycie w każdej sytuacji sobą. Ja się w 100% zgadzam z Beatą, że najważniejsze w życiu to być sobą. Absolutnie. Absolutnie. No chyba, że jesteśmy zjebani, wtedy lepiej być kimś innym. A uwielbia pizzę w Krakowie przy ulicy Szewskiej. Z numerem 8 Agnieszka Angelo, lat 20, z Radomia. Wzrost 172 cm. Uważa, że najważniejsze nie załamywać się, łapać życie za rogi, iść przez nie z uśmiechem na twarz. Z numerem 9 Aneta Kręglicka, 24 lata, z Gdańska. Wzrost 172 cm. Mój chłopak... Coming out w takim momencie? Musi być z poczuciem humoru. Przychodzi mucha do sklepu i mówi, poproszę kału. Co? Gówno! Inteligentnie. F równa się M razy G, a Wisława Szymborska dostała Nagrodę Nobla w 1996 roku. Mieć szalone pomysły. A przede wszystkim być na luzie. Wtedy wszystko, co nas otacza, nabierze kolorowych barw. Z numerem 10 Anna Iskierko, lat 19, ze Szczecina. Wzrost 172 cm. Uważa, że miłość to zdolność do poświęceń. Gdyby miała 10 tysięcy dolarów, przeznaczyłaby na pomoc dzieciom upośledzonym. I dzisiaj to się nazywa glow up. Numerem 11 Sylwiana Borucka, 20 lat, pochodzi z Poznania. Wzrost 175 cm. O politykach wyraża się bardzo pochlebnie, ale żeby mieć męża polityka, co to, to nie. Janusz Atlas. Sposób na życie, odporność, samodzielność, wrażliwość. Z numerem 12 Małgorzata Obieżalska, 23 lata, pochodzi z Łodzi. Wzrost 174 cm. Chciałaby mieć kogoś, na kogo może liczyć w trudnych momentach. Spokojnie, humanoidalne roboty już wkrótce w sklepach. A tym kimś musi być ktoś romantyczny. I z tym kimś zjadłaby duszone kraby. Mariusz Trynkiewicz też uwielbiał. A nie, to były szkraby. Z numerem 13 Magdalena Kopczyńska, 21 lat. Wzrost 173 cm. Pochodzi z Torunia. Z numerem 14 Joanna Wieczorek, lat 20. Przyjechała z Częstochowy. Wzrost 173 cm. Marzeniem Joanny jest dobry mąż, dużo dzieci i podróże. I może jeszcze frytki do tego? Nie można mieć jednocześnie dużo dzieci i podróżować. No chyba, że chce się wymyślić przepis na duszone szkraby. To był ostatni zwyrodniały dowcip o duszonych szkrabach. Słowo harcerza. Nie jestem nim od ćwierć wieku. Chciałaby przez życie przejść z prawdą na usta, a na zakończenie wspaniałe włoskie spaghetti. Z numerem 15 Anna Kluźniak, 19 lat, przyjechała do nas z Kielc. Wzrost 177 cm. Luz, uśmiech, optymizm, lojalność, przyjaźń to najważniejsze cechy ludzkie, które preferuje Ania. Poza tym w życiu starać się być sobą, nie próbować nikogo naśladować. Okej. Okay. Pomijając wszystko, dlaczego te panie nie mogą tych dwóch zdań o sobie, nie wiem, no, na przykład,
powiedzieć samodzielnie. I nie winię tu nawet ich, bo to prawdopodobnie organizator tak postanowił. Ale nie uważacie, że to jest takie trochę na zasadzie... Pani niech wyjdzie i się ładnie uśmiechnie, a pan Hydrozagadka spróbuje publiczności wytłumaczyć, co tam się mniej więcej dzieje między tymi uszami. Weird. I z numerem 16 Monika Łazowska. 21 lat, przyjechała z Kielc. Wzrost 180 cm. Dla Moniki najważniejsze są studia medyczne. Dlatego właśnie w tym momencie Monika maszeruje na egzamin z anatomii, Specjalność chirurgia plastyczna. Maksyma życiowa to maksyma Kartezjusza. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, siabada bada. Jeśli masz w planie, no poważne plany, gdy myślisz, no jestem rozgrzany. Siabada, siabada, siabada. Mydełko fa. Kolejną prezentację szesnastki finałowej. Jesteśmy znani wszędzie. Elektroniczny potentat nad Dunajem. Wideofon. Nasz program jest programem przyszłości. Już dziś możemy konkurować z renomowanymi firmami. Telewizory i sprzęt Hi-Fi, komputery i urządzenia towarzyszące. Automatyka procesów produkcyjnych. Nasi konstruktorzy sięgnęli już wyżej i dalej. Ja w latach 90. też korzystałem z płyt CD w rękawiczkach. Bo jak już udało mi się uzbierać te 20 zł na tego pirackiego Quake'a 2 kupionego na stadionie ŁKS-u, to obchodziłem się z nim jak z jajkami. Gorąco. Piękno potrzebuje ciepła. O jasna cholera, to była najlepsza reklama, jaką w życiu widziałem. Panowie, słuchajcie, wchodzimy na polski rynek z jebnięciem. Na zachodzie to jest totalny hit. Jesteście gotowi? Ciepła woda. To może zabrzmi dziwnie, ale w takiej Ameryce to ludzie oszaleli na jej punkcie. Wszyscy to mają. Tak czy siak potrzebujemy jakiejś szokującej reklamy, bo chcemy ją puścić podczas wyborów Miss na całą Polskę. Wy jesteście chyba pierwszą agencją reklamową w Polsce, nie? Macie jakieś pomysły? To oczywiście. Proponuję coś takiego. Biały miś. Dla dziewczyny. Proszę nie spoilerować. Biały miś schodzi do kanalizacji. To jest taki polski Teenage Mutant Ninja Turtle. Fajne, nowoczesne. No, ale tam na dole, zamiast Splintera, jest chłop umorusany od stóp do głów. Węglem. I wtedy ten niedźwiedź rozpala w piecu. I nagle zamiast zimnej wody pod prysznicem leci ciepła. O matko boska, ja nie wiem, czy Polacy są na to gotowi. Chwila, chwila! To jeszcze nie koniec. Kiedy w łazience jest już gorąco jak na Galapagos, niedźwiedź zdejmuje maskę i okazuje się, że to cały czas... Był najebany majster! Nie. To jest passé. Atrakcyjna kobieta w stroju plażowym. To będzie kosztowało jakieś 7 milionów! Dokładnie, po denominacji jakieś... 712 zł. Ta kobieta w ostatniej scenie będzie nago. O Jezus, Matko Boska, wszystkich nas pozamykają. Ona będzie tego chłopa obmywała z tego węgla. To przejdzie w telewizji?
grozi nam pozew, ale za 25 lat w tym kraju dziewczyny będą zdobywać popularność wciągając mefedron z penisów w szkolnym kiblu, więc chyba damy radę. I na koniec damy hasło... Piękno potrzebuje ciepła. I migoczący napis, gwarancja na 10 lat i 3 wykrzykniki, żeby cała Polska usłyszała. Ja pierdolę, to się w głowie nie mieści. Tak to mogło wyglądać. Kolejną prezentację 16 finałowej mamy już, proszę Państwa, za sobą. I jeszcze informacja, dosyć istotna informacja. Jakie nagrody otrzymają finalistki tegorocznego konkursu Miss Polonia? Nagroda dla Miss Polonia 89. Samochód osobowy Karina 2. No cóż innego mogłoby być nagrodą w konkursie piękności w 89 roku, jeśli nie samochód, który się nazywa Karina 2. Pomijam fakt, że ten samochód naprawdę wygląda jak Karina. Całoroczna kolekcja ubiorów, komputer, program, wideo. Całoroczny serwis kosmetyczny Yves Rocher. Zestaw do odbioru telewizji satelitarnej Elgaz. Telewizor kolorowy Sony Olech Electronics. Etola z szynszyli Urszula i Stanisław Wilk z firmy Wilkus. Wycieczka 14-dniowa na Węgry. Janusz Atlas. Ideoton. 10-letni serwis fotograficzny Fotosława. 8-dniowa wycieczka do Egiptu. Mirek Stur. Mirek Stur! Jak ja uwielbiam ten retro copyrightyzm. Słuchajcie, chcę założyć biuro podróży, ale nichuja nie mogę wymyślić nazwy. A jak ma pan na imię? Mirek. Mireks. Mirek Stur. Że silny jak Tur, dobre. Należy się 12 milionów. Radiomagnetofon Sharp, Olech Electronics. Garnitur skórzany i neseser, Alex Szus. Pierwsza wicemis Polonia 89 otrzyma telewizor kolorowy plus magnetowy, ufundowany przez firmę Toyota, zestaw kosmetyków Yves Rocher, radiomagnetofon Sharp Olech Electronics i neseser skórzany Alex Schuss. Proszę Państwa, my również mamy dla Państwa upominek. Mamy nadzieję, że będzie to miły upominek. Upominek muzyczny, bowiem za chwilę przed Państwem wystąpi zespół muzyczny Żuki. Żuki, czyli polscy Beatlesi. Tylko że Beatlesów nie pisze się przez dwa E. Tak jak Beatle, Żuk. Tylko przez EA, bo to była taka gra słowna. Wiecie, beat, rhythm, więc to były takie rytmiczne Żuki. Jednym słowem Żuki powinny nazywać się czerwone gitary. One, two, three, four! Dobre! Serio, z tego całego konkursu piękności, który notabene trwa już 1,5 godziny, najbardziej podobały mi się występy muzyczne. Żuki dały radę, goddammit! Komputer, program, wideo! Przecież to jest... kobra! People old, old me, be barefoot, what you do? Don't go around breaking green heart. Mother old, old me, be careful, who love? Be careful what you do, cause life becomes true. Proszę Państwa, i za chwilę dowiemy się,
to, która z pań otrzymała tytuł Miss Polonia 1989. Co pani by chciała powiedzieć swojemu chłopakowi? Że się bardzo cieszę. A co pani chciałaby powiedzieć swojej najlepszej przyjaciółce? Że po prostu też się cieszę. Zatem Miss Polonia 1989, numer 9, Aneta Kręglicka. Życie, 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 życie. Wciąż zaskakuje mnie. Proszę Państwa, najważniejszy moment. Koronacja nowej Miss Polonia 89. Aneta Kręglicka. Wabie, że dla mnie jesteś fajna, bo jesteś idealna i jesteś tylko dla mnie. We mnie, że ciało się to dla mnie, ze sobie jesteś dla mnie i jesteś idealna, lubujaj się jak fajnie. Że sobie jesteś dla mnie, bo jesteś idealnie, bo jesteś idealnie, bo jak fajnie. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie wyborów Miss w 89 roku. A dzięki temu odcinkowi wiemy, która Polka w tamtym roku była najpiękniejsza. Spośród tych, które wzięły udział w konkursie. Ale tak czy siak. Kochani, chciałbym wam serdecznie podziękować za te 14 wspólnych lat. Mam nadzieję, że spędzimy jeszcze razem trochę czasu. A ja przypominam, że możecie wspierać mój kanał poprzez YouTube'a, a także Patronite'a, do czego serdecznie was zapraszam. I to na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kurna, szarfa mnie się zepsuła. Ale ja nieraz takie szarfy naprawiałem. Ja sobie z tym raz, dwa poradzę. Słuchajcie, ja kiedyś na koloniach rozpalałem ognisko pod paskami. Nie pytajcie. Pyk, pyk. Proszę. I to się nazywa recycling, to się nazywa dbanie o środowisko. Najpierw sobie ten tyłek wytarłem, a teraz jeszcze zrobiłem szarfę. To się chyba nie będzie trzymać. Uznajmy, że jestem Misterem 99.